Co nie wiem, jest tam nic. Ale to rzeczywiście tak jest. Ja ostatnio ktoś mi podesłał filmik. Pewna pani też z Kamiennej Góry nawoływała do tego, by głosować na partię już zmieniającą ONZ, żeby walczyć o demokrację. Ja myślę, że Polacy wiedzą doskonale, że Polska jest krajem wolności, że wolność to też posiadanie wsparcia finansowego i taka jakość życia. I zarówno Kowary, w których dzisiaj byłam, jak i Kamienna Góra, w której jestem często, jestem dzisiaj z panią minister Borys-Szopą, którą znamy się od wielu lat, mieszkańcy odczuwają, co to znaczy takie realne wsparcie. My wierzymy, że polska rodzina sobie poradzi. Nie mówimy rodzinie, na co ma wydać pieniądze. Słyszymy, że wiedzą, co mają robić. Jedni będą kupować buty, bo potrzebują na 1 września, a inni zainwestują w przyszłość i odłożą pieniądze na edukację, bo też takie głosy słyszę. Cieszę się, jak widzę uśmiechnięte tutaj i widzę uśmiechnięte mamy i uśmiechnięte dzieci. I taką życzliwość, bo to świadczy, że to nie chodzi, żeby chodzić i krzyczeć, że się coś dla Polaków zrobi, tak naprawdę nie mówiąc co, tylko konkretnie działać. Ja przypomnę chociażby moje skromne działania, ale S3, które się nie dało przez tyle lat zrobić, obiecałam i jest. Obiecałam, że będę walczyć o skrócenie drogi przejazdu pociągu 274 linia, pamiętam, moja pierwsza interpelacja i dzisiaj mamy dużo lepszą jakość i szybkość jazdy na tej trasie kolejowej. Ale to, co najważniejsze, to pracuje, to jest jakość kształcenia zawodowego. I widać szkoła, jak się ma dobrze, nawet chociażby ta w Kamiennej Górze i chętnie ją odwiedzam. Mieliśmy tutaj uroczyste zakończenie roku wojewódzkie i chcę podkreślać to, że w Kamiennej Górze przy dobrej woli, przy odrobinie wsparcia w pewnych dziedzinach możemy być naprawdę przykładem i to się dzieje. Natomiast jako państwo, jako politycy, my nie idziemy po władzę, my idziemy po to, żeby służyć Polakom, idziemy po to, żeby pomagać i wspierać Polaków, żeby odpowiadać na potrzeby. Ja uczyłam wiele lat w Kamiennej Górze i wiedziałam, z jakimi trudnościami borykają się mieszkańcy, rodziny, dzieci. I trzeba po prostu na to być otwartym, trzeba realizować te podstawowe potrzeby. A wolność i demokracja to jest wspieranie i tych zdolnych, ale też i tych, którzy potrzebują pomocy. Inwestowanie w rodziny, inwestowanie w dzieci, program 500+, teraz na każde dziecko, wiem, że się bardzo osób wiele cieszy. Naprawdę, pani się też uśmiecha, pani redaktor, więc to rozumiem. Ale też program Dobry Start, czyli to, że początek roku, tutaj jedna osoba, nie będę jej wymieniać, mówiła Marzena, wreszcie się cieszę, nie muszę się martwić, za co kupię pewne rzeczy moim dzieciakom, mam ich czworo, do szkoły. Więc ja się cieszę, że te troski ustępują i że niektóre rodziny wyjechały pierwszy raz na wakacje. Gratuluję tego i ważne jest, żeby to dalej kontynuować, a nie mówić pieniędzy nie ma, nie będzie.